Rób Hyde Park dziewczynami. Właśnie. O, świetny pomysł. Dziewczyny w strojach kąpielowych, na przykład, albo w tych strojach plażowych. One, a! Robimy takie studio, piasek wysypiemy, palmy, kolorowe drinki bezalkoholowe. I spróbujemy z nimi... Czy dziwicie to? Nie, w ogóle uważam. Muszę powiedzieć, że uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży i nie, kompletnie jakby nie dziwi ten złoty medal. Tak? Dziś nie porozmawiamy o kolejnych meczach Lewego, ani o nowej wpadce Igi Świątek. Porozmawiamy o czymś znacznie gorszym. Czymś, co sprawiło, że internet dosłownie zawrzał. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych w Polsce, gość, którego głos znacie z tysiąca transmisji, postanowił zabłysnąć. Ale wiecie co? Chyba pomylił studio telewizyjne z klubem ze striptizem, bo to, co powiedział, no cóż, lepiej usiądźcie, bo możecie się przewrócić z wrażenia. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Ile razy słyszeliście komentarze, które sprawiły, że zrobiło wam się nieswojo? Ile razy mieliście wrażenie, że ktoś przekroczył granicę dobrego smaku w imię żartu? Wyobraźcie sobie, że taki komentarz pada z ust osoby, która powinna być autorytetem w świecie sportu. Pomyślałem, że musimy zacząć, słuchajcie, od gratulacji dla naszych dziewczyn dzielnych. Polki są najlepszą drużyną w Europie w beach soccerze, w piłce nożnej plażowej. Ja zawsze uważałem, że... Dziwicie to? Nie, w ogóle uważałem... Muszę powiedzieć, że uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży i nie, kompletnie jakby nie dziwi ten złoty medal. A piłka jest tylko przy okazji. A piłka jest przy okazji, Michał, no to jest proste. 5-1 w finale z Portugalią. Chcę, słuchajcie, żeby wybrzmiały nazwiska tych fantastycznych dziewczyn. Aleksandra Sudyk, Wiktoria Słowy, Magdalena Szpera i Justyna Matusiak. Rób Hyde Park dziewczynami. Właśnie. O, świetny pomysł. Dziewczyny w strojach kąpielowych, na przykład, albo w tych strojach plażowych. One chyba grają, wiesz, to nie jest jak siatkówka plażowa, że w kostiumach. Po prostu na bosach. W strojach reprezentacyjnych. Robimy takie studio, piasek wysypiemy, palmy, kolorowe drinki bezalkoholowe. I spróbujemy z nimi zagrać jeszcze może. O, to boję się. Ja na bramce mogę spróbować. Ty na bramce? Stanąć, tak. O. Kurde, Mateusz, serio? To miał być komplement czy casting do jakiegoś podejrzanego programu? Bo jak dla mnie to brzmi bardziej jak tekst podstarzałego Lowellasa z dyskoteki niż profesjonalnego dziennikarza sportowego. Absurd, prawda? One właśnie zdobyły Mistrzostwo Europy, a nasz bohater zamiast skupić się na ich niesamowitym wyczynie sportowym postanowił, no cóż, sami widzieliście. Ale spokojnie, to dopiero początek. Bo kiedy nasz dzielny komentator zorientował się, że internet aż huczy od oburzenia, postanowił ratować sytuację w jedyny znany sobie sposób. Uwaga, cytuję słowa Borka. Serdecznie gratuluję naszym paniom zdobycia Emmy w beach soccerze. Serdecznie przepraszam dziewczyny i tych, których uraziły moje, być może kwadratowe i głupie żarty w poniedziałkowej mocy futbolu. Żadnych złych intencji ani męskiego szowinizmu w tym nie było. Raz jeszcze przepraszam. Być może kwadratowe i głupie żarty? Serio, stary? To tak jakby powiedzieć, przepraszam, że cię uderzyłem w twarz. To był może trochę za mocny poklepanie po policzku. Czekaj, zaraz nam powiesz, że to wszystko wina złego ustawienia kamery. Albo, że ktoś ci podmienił tekst w prompterze. Przypomina mi to tłumaczenia Boxdela. Czy wiecie, dlaczego mi to wysłała? Bo taki wtedy panował humor wśród naszych znajomych. Internet nie pozostał dłużny. Ludzie wzięli Borka na celownik i dali mu popalić tak, że chyba wolałby komentować mecz Rakowa z drużyną przedszkolaków, niż czytać te komentarze. Wow, ale go zjechali. Chociaż szczerze, po takim tekście ciężko się dziwić. Ale wiecie co? Znaleźli się i tacy, którzy stanęli w obronie naszego bohatera. Cytując komentarz jednego z internautów. Dla mnie afera totalnie z czapy. Borek nic takiego tutaj nie powiedział. Żyjemy w takich czasach, ze dziś nie można zażartować, powiedzieć czegoś z przymrużeniem oka, ani nawet pochwalić za urodę, bo zaraz znajdzie się tłum oburzonych. 20 lat temu taki żart przeszedłby bez echa. Serio, ziomek? 20 lat temu taki żart przeszedłby bez echa? No może i tak, ale 20 lat temu też uważano, że palenie w ciąży jest spoko, a bicie dzieci to dobra metoda wychowawcza. Może jednak warto ewoluować, co? Czemu wszyscy, którzy z***ją jakąś sprawę, potem tłumaczą się, że to żarty? Nie kumam. Bo nasz bohater ma talent do wpadania z deszczu pod rynnę. Pamiętacie, jak się przywalił do Don Casio za to, że ten zwracał się do niego po nazwisku? Czekasz na mnie, byś ja mógł w ogóle nie... numer i ja... zadzwonić. Do Rafała również dzwoniłeś. Ja w ogóle nie dzwonię do twoich kolegów. Ja tylko powiedziałem, że sobie nie życzę, bo mam 51 lat. Mhm. Żebyś ty mnie publicznie obrażał, bo ja ci nic złego nie zrobiłem. A czym ja cię obraziłem?
w wielu swoich wypowiedziach. No gdzie? Sobie po prostu tego nie życzę. No, ale gdzie cię obraziłem? Panowie, nie jest to rozmowa na tej konferencji. Chciałbym na tym... Ale dobrze, no to ja jeszcze muszę wyjaśnić, czemu nazwisko Borek to jest złe. Wyjaśnij mi, bo ja tego nie rozumiem. Jesteś ode mnie 20 lat młodszy, ja nawet podchodząc do ciebie, nie mówię do ciebie Życiński. I na tym kończymy. Nie miał panowie, nic tego, bo panowie, na swoim kanale Casio. Vlog. Casio. Adamek, Bandura, Borek. Sam się podpisujesz na swoim kanale, to jak ludzie mają do ciebie mówić? Casio, i na tym ten panowie kończymy, to bo to jest konferencja. Podpisujesz Casio. Na swoim kanale, bo ja Casio. Tego nie rozumiem. No jak można się, ja jakbym się podpisał u siebie, jak mnie Fame czasem podpisuje Casio, czasem Don Casio, i by podpisali Życiński, nic bym do tego nie miał. Skoro sam się na swoim kanale podpisuje... Casio, słuchaj, być może... ze mną panowie, podajesz panowie. Mi rękę, mówisz cześć Mateusz, to chciałbym, żeby w ten sposób. Ale każdy ciebie kojarzy jak Borek. Wiesz, ilu jest Mateuszy? Mój trener to Mateusz, mój brat to Mateusz i setki innych. Wiesz, tam. Dobra, panowie, wiesz, panowie, bo to jest... A to nie, Casio. Jest Borek Fałęcki. Panowie, proszę już. Dobra, panowie, koniec. Bo to nie jest, bo to nie jest wasza konfrontacja, Casio. Casio, proszę cię. Serio? Przecież do ciebie wszyscy zwracają się Borek. To trochę tak, jakby Lewandowski obraził się, że ktoś nazywa go Lewy. Albo jakby Szczęsny wkurzył się, że ktoś mówi na niego Wojtek. Ogarnij się, stary. Czekajcie, bo to nie koniec. Borek stwierdził kiedyś, że polscy piłkarze przesadzają, mówiąc o stresie przed meczami. Z zespołem... Ja ci powiem szczerze, ja już nie mogę słuchać tych wypowiedzi. Jak wczoraj znowu przeczytałem po spotkaniu, że Vukovic powiedział, że wszystko się zgadza, są świetni piłkarze, doskonale przygotowani do sezonu, tylko jest problem, że oni nie wytrzymują czegoś mentalnie. No ludzie kochani, no mentalnie to mają problemy ludzie w tym kraju, którzy są bezrobotni, mają piątkę dzieci. Ojciec zarabia 2,5 tysiąca złotych czy 2, matka jest bezrobotna i trzeba z tego wykarmić 5 gęb. No, a nie mówmy o tym, że ma wielką presję piłkarz zarabiający grube siano, który wychodzi, żeby zagrać z półamatorami z Luksemburga. Bo już naprawdę już nie mogę słuchać tej, już nie mogę słuchać tej grafomanii mikrofonu, tego pieprzenia, proszeniem. Nie przeklinamy na antenie. Aha, no dobra. To jest pizz kit na wodę fotomontaż, no, krótko mówiąc. No tak, bo przecież stres w sporcie to taka fanaberia, nie? Genialne, Mateusz. Po prostu genialne. Borek ma też talent do, jakby to ująć, nietrafnych obserwacji społecznych. Ja do Niemiec przyjeżdżam 30 lat. Nie poznaję tego kraju. Nie poznaję tego kraju. To znaczy, żeby nie mówię o przemianie narodowościowej, jak dzisiaj wyglądają Niemcy. Znam ich wiele miast. No bo tutaj akurat jak jestem pod Monachium, no to przypominają mi się te czasy, kiedy przyjeżdżałem na Bundesligę w latach 90. Natomiast jest bałagan, jest brudno. 60-70% hoteli, recepcje nie mówią w języku niemieckim. Mnóstwo autostrad jest rozkopanych, przewężenia, cały czas wypadki. Zdziwiłeś się, że kraj się zmienia przez 30 lat? To tak jakbyś się zdziwił, że fryzura pani Żukowskiej z lat 90. już nie jest na topie. Szok i niedowierzanie. Papież Polak podsumował to znakomicie cytując. Panie Borek, dlaczego pan nie powiesz wprost, że to wina niekontrolowanej imigracji ludzi odmiennych kulturowo? Przecież każdy to wie. Każdy sobie zdaje z tego sprawę. Głosujecie na Tuska, to i u nas za 10 lat będzie podobnie. A wisienką na torcie jest moment, gdy Borek postanowił zabłysnąć znajomością mody? Sądzę, że sport nie jest oderwany, nie wiem, od innych dziedzin życia, bo zmienia się kształt samochodów, zmienia się design garniturów, musi też zmieniać się, powiedziałbym, kształt rozgrywek europejskich. Tak jak Puchar Mistrzów obowiązywał od sezonu 55-56, pierwszego triumfu Realu Madryt na Parc des Princes, to wiadomo, że to musiało ewoluować. Ja jako człowiek starej daty lubiłem te stare puchary. Lubiłem Puchar Mistrzów z mistrzami, lubiłem Puchar Zdobywców Pucharów, lubiłem Puchar UEFA. Sezon 92-93, nowa formuła, 8 drużyn biorących udział. Dzisiaj to powiedziałbym, że jest historia niemożliwa do zrealizowania we współczesnej piłce. Serio, stary? Porównujesz zmiany w Lidze Mistrzów do zmian w designie garniturów? To tak jakbyś powiedział, że zmiany w prawie karnym są jak zmiany w trendach fryzjerskich. Albo że reformy edukacji są jak nowe kolekcje butów. Genialne. A swoją drogą, może zanim zaczniesz filozofować o modzie, sam sprawdź,
sprawdzisz długość swoich spodni? Wiecie co? Może to wszystko to tylko te niewinne żarty. Może po prostu nie rozumiemy głębi humoru Mateusza Borka. A może... Ups! No to chyba nie wygląda już tak niewinnie, co? Oczywiście to tylko komentarz i nie mamy na to dowodów. Ale przyznajcie, że po wszystkim, co już widzieliśmy, ciężko się nie zastanawiać, czy Borek zaraz nie wyląduje w grupie Pandora Gate. Te same wytłumaczenia, te same niestosowne teksty. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? To, że ta sytuacja nie jest wyjątkiem. To nie jest jednorazowy wybryk, który można zrzucić na zły dzień czy niefortunne sformułowanie. Bo widzicie, nasz bohater ma już na koncie kilka podobnych wpadek. To wszystko składa się na obraz człowieka, który chyba nie do końca rozumie, jaki wpływ mają jego słowa. A mówimy tu o osobie, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w polskim sporcie. A wy co o tym myślicie? Czy uważacie, że reakcja na słowa Borka była przesadzona? A może wręcz przeciwnie, że powinna być ostrzejsza? Jak według was powinniśmy reagować na takie sytuacje? I co możemy zrobić, żeby w przyszłości ich uniknąć? Dajcie znać w komentarzach. Jestem naprawdę ciekaw waszych opinii. Siema!